No cześć Wenus, co tam u ciebie słychać? O, hejka Hunter, a u mnie dobrze, ale trochę nudno. A co u ciebie? U mnie też dobrze, tylko szkoda, że nie jesteś na przykład obok mnie. Spokojnie, za niedługo się spotkamy. A jak tam u twojej mamy? Chyba dobrze, tak myślę. A właśnie, a który to jest miesiąc? O ile się nie mylę, to już jest siódmy. A co? O, super, to za niedługo. A właśnie, to będzie chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem. Co? Jak to nie wiesz? Mama ci nie powiedziała? Jak mam być szczery, to tak naprawdę nikt nie wie, jaka jest płeć. Jak to? Dlaczego? No bo mama uznała, że chce mieć niespodziankę. Pomysłowe. Hunter! Co? Może my też sobie zrobimy taką niespodziankę? Wenus, ty to mówisz na poważnie? Chyba za wcześnie, nie uważasz? Oj, głuptasie, ja sobie tak żartuję. No ja myślę, pamiętaj, że jeszcze do szkoły chodzimy. Hunter, z kim rozmawiasz? Z Wenus, a co? Chciałabym z tobą porozmawiać. W sumie ze wszystkimi. No okej, mamo. Wenus, odezwę się później, dobra? Okej, to papatki, trzymaj się. Mua. No dobra, no to o co chodzi? Zaraz ci powiem. Hej, chodźcie wszyscy. Drakubeka, gdzie jesteś? A właśnie, po co ja mówię Drakubeka? Robocie, gdzie jesteś? Kochanie, coś się stało? Nie, nic się nie stało. Dlaczego tak myślisz? No bo poprosiłaś o zebranie rodzinne. No tak, ale to nie znaczy, że coś się stało. No dobrze, mamo, no to o co chodzi? Chciałabym, abyście pomyśleli, jakbyśmy dali na imię naszemu dziecku. Kochanie, ale po co, skoro nawet nie wiemy, jaka jest płeć? Wiem, dlatego chcę, abyście pomyśleli nad imieniem dla chłopca i dziewczynki. Mamo, a co by się stało, jakby się okazało, że to są trojaczki? Wypluj to słowo. Kochanie, to może jednak lepiej będzie, jak pójdziemy sprawdzić, czy to jest chłopiec czy dziewczynka, albo chociaż sprawdźmy, czy to jedno dziecko, dobrze? Haroldzie, spokojnie, to na pewno jedno dziecko. Oby. Mamo, czy ja mogę w końcu powiedzieć? Okej, kochanie, zacznij jako pierwsza. Dobrze, jeśli będę miała siostrzyczkę, chcę, aby miała na imię Nadia, a jeśli to będzie mój braciszek, to będzie Tobi. Nadia i Tobi. Ładne imiona wybrałaś. Dziękuję, mamusiu. No dobra, no to teraz ja. Jeżeli to będzie chłopiec, to ich ma na imię Harry jak Harry Potter. A jeżeli dziewczynka, no to na przykład Penny, jak ta z Gambola. Penny i Harry? Nawet oryginalne. No dobra, no to tata, teraz ty. No dobrze, jeżeli to będzie syn, to mogę mu dać na imię Janusz. A jeżeli to jest córka, no to może Grażyna. Haroldzie, co ty opowiadasz? Nigdy bym nie dała dziecku na imię Janusz, a tym bardziej Grażyna. No dobrze, kochanie, no to jeżeli to będzie syn, to niech będzie Leon, a jeżeli córka, to może Laura, okej? No, już lepiej. Dziewczynka, bo chciałabym mieć młodszą siostrę. Tam, już jedną młodszą siostrę mam, wolałbym mieć teraz braciszka. A ja bym chciała młodszą siostrę, bo brata już mam. Spokojnie, dzieciaki, dla mnie to może być i chłopiec, i dziewczynka. Na pewno to będzie chłopiec, mój braciszek Harry. Dzieci, uspokójcie się. A no właśnie, mamo, teraz mi się przypomniało. Jutro o godzinie 9 zaczynają się lekcje online. No i czy ja bym mógł te lekcje prowadzić tutaj w tym pokoju? A jak tak, to czy będziecie jutro cicho, jakby co? Żebyście mi nie przeszkadzali, czy. No wiecie, o co mi chodzi. No dobrze, synu, możesz tutaj prowadzić sobie lekcje. Okej, dzięki.